Cześćko, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda. Lena czekała właśnie na mnie na dole. Przywitasz się, Lena? Siemaneczko, witajcie na moim kanale, ja jestem Lena. Tak, witajcie, mamy kolejny dzień wakacji. Ja walczę z moim kolegą i jest chyba mniejszy, wydaje mi się. Oczywiście chcieliśmy się przywitać, chcieliśmy przypomnieć, żeby subskrybować ten kanał, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam na kanał Leny i na kanał Kacpra. Linki do wszystkiego oczywiście macie w opisie. Mamo, ale nie popisuję. Tylko nie wylej tego. Mamo, stój! Plan na dzisiaj jest taki, że idziemy do tego wesołego miasteczka, do którego mieliśmy iść wczoraj. I w sumie dalej nie wiem, bo nie wiem, czy idziemy, czy będziemy jechać gdzieś coś pozwiedzać, czy będziemy sobie gnić na plaży. Więc oczywiście odzywać będę do was się w trakcie, bo no wczoraj plany nam się całkowicie w ogóle pozmieniały, więc dzisiaj wolę tutaj na wstępie nie mówić, ale do wesołego miasteczka na pewno idziemy. No tylko pójdę zaraz się ogarnąć, jeszcze muszę wrzucić wam film na kanał i będziemy mogli wychodzić. Teraz będę robiła dla mamy, a mi się wysłało takie. No, naciskaj tu, tu. To wzięło 2 złote i nie dało ci. Mama, możesz wyjść! Zabrało ci 2 złote, były jeszcze 2, a nie 3. A patrz, ja chciałam ci wybrać. Chce się nic kliknąć właśnie. Już? Nie, a 2 złote już wzięło. Żenada. Zostaliśmy okradzeni. Nad morzem. No niestety. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie lubię. Złodziej. Lena, co się stało? Zamknięte. Lena włączy nam. Dobra, jak widzicie, wesołe miasteczko jest zamknięte. Ono jest dopiero od 15. Finalnie chyba pójdziemy o 15 po prostu, albo tam chwilę po, bo teraz jedziemy do motylarni. Przyszliśmy po auto. No i co? No jedziemy do motylarni i tak chcieliśmy tam pojechać, więc mega fajnie, bo no mówię, inaczej mówiłam już wczoraj, że ja nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje, słuchajcie. Lena oczywiście na huśtawce. Pokażę wam motylarnię, jak wygląda, bo w sumie jestem ciekawa, czy te motyle są w jakichś klatkach, czy latają sobie tak. No, ale to zobaczymy na miejscu i mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie fajnie. Tu w ogóle jest tak, że każdy dzień jest taki pełen atrakcji i można, w ogóle jest dużo takich fajnych miejsc. W Gliwicach my tego nie mamy, w Gliwicach mamy mało do zwiedzenia, a tu jest fajnie, mega mi się podoba, jestem zadowolona. Robi wrażenie. Mięciu, jedzą sobie. Jak słodziutko. Ej, ślicznie jest. Te niebieskie są śliczne. No. No, malutki. Następnie mama. Zrobię ci zdjęcie, no. Ej, patrz, jakby miał serduszko. To wygląda. Ej, wiedzieliście, że motyle żyją 2 lub 3 tygodnie? Masakra, a czy jest strasznie gorąco. Tak się poce. Makijaż mi schodzi, pruszcza widać. No, wrzucaj. A to nie są twoje życzenie, to jest, tylko to jest nam marzenia przewodników. Czyli? Czyli tych pań. A mogę, ale mogę i tak mówić. No, dawaj Lena, bo mamaś tu roztopi w tym słońcu. Idziemy oglądać motylki. No, uważaj, podnóżki, ale śliczne te niebieskie są, kozak. Sztos. A ten chyba umiera. Nie wiem, bo tak, o patrz, on jest taki, o chyba tak, bo on jest biedny motylek, on są takie piękne, a tak krótko żyją. Siedzi na mnie. Ja i motyl. Jak o, poleciał. Chciałam, żeby niebieski na mnie usiadł. Fajnie tu, co? Myślałam, że na Lenę usiądzie. Jeszcze jest dużo atrakcji dzisiaj do zwiedzenia. O, tutaj pan siedzi, motylek. Jesteśmy w lesie i będziemy... Do kukurydzy jedziemy. Będziemy jechali do takiego labiryntu z kukurydzą. Ja się z wami widzę, że rozdzielę. Mogę się z nimi rozdzielić? Czyli co? Czyli wziąć kamerę i z nimi sobie pójść? Nie. Każda z tych postaci jest oznaczona takim kamyczkiem, bo mają swoje kamyczki. I te kamyczki znajdziesz tutaj na mapie, widzisz? Te takie kolorowe. Co ty? Będziesz czarnoksiężnika? Tak. Złapiesz? Tak. I odzyskasz wakacje? No. Dobra, jesteśmy w labiryncie kukurydzy i Lena tutaj chodzi. Nie potwornie, to są takie stworki, które dadzą nam magiczne moce i pod koniec tego odcinka będę pod koniec tego labiryntu będziemy pełnoprawną rodziną czarodziei. Jestem ciekawa, ile nam to zejdzie, bo on jest mega potężny ten labirynt. No ale zobaczymy. Lena, jak tam ci idzie? No nie widzę tego.
potwór, a jak on w ogóle wygląda? No nie wiadomo. A tam człowieka, ja mówię potwór. Ej, dreptamy tak już dobrą chwilę i nie mamy ani jednej postaci. A musimy znaleźć 6 postaci, mam 0, nie widać tego. Więc dam wam znać, jak złapiemy pierwszą. Mamy, nie widać nic, nie widać, ale mamy pierwszą postać. Przynajmniej mamy pojęcie, gdzie teraz jesteśmy przez to, że znaleźliśmy pierwszego potwora, była złota rybka. I zobaczymy, ile nam finalnie będzie trwała cała gra. A, zdobyliśmy, ja zebrałam potwora. Fokę, tak, Glena złapała. Fokę to nie potwora, ale dobra. Ja jestem sobie właśnie na premierze, mój chłopak umie czytać z mapy, więc mamy już 3 potwory. I nic, idę oglądać dalej. Jesteśmy w swoim miasteczku już otwarte. Teraz Lena będzie na trampolinie skakać, ale diabelski młyn sobie dzisiaj odpuszczamy, bo ja się boję. Mocno się wybijmy, sza. Tak, są niewidzialne ściany, jakby co. Fajnie jest? No, widzisz? Ja nie jestem ci kurowcem. Lena, jesteśmy teraz. Lena, ty się boję, a serio, bardzo rozumiem. Boisz się? Mega jest fajnie, mega? Ale to tak skacze. Ale to tak skacze, mapie, to tak skacze. Ja się boję wysokości. Boże, ja też mam lęk wysokości. Ja nie mogę patrzeć po prostu. Ej, to jest nisko, ale ja się boję. Ja jestem boiczyłek. Cikorowska! Jak nie mogę patrzeć. Cikorowska! A jestem, nie wiem czy jestem, nie wiem, nie umiem, boję się. No, wysoko już. Patrz, mama! Nie mogę patrzeć. Mamo, niżej to dawaj! Boisz się? Tak. Ja też nie mogę patrzeć, jak póki się patrzę w obiektyw, to jest spoko. Jesteśmy na samej górze, Lena, jesteśmy na samej górze. O Boże, nie, jak wyszło. Mamo, zniszcz to! Ja zamknęłam oczy! Ale wysoko byliśmy! Jezu, no. Ej, tak wysoko chyba nigdy nie byłam. Wiem, że to jest atrakcja dla dzieci, ale ja naprawdę się boję wysokości, więc... To, takie to jest dla dzieci, no! Dobra, będziemy się odzywać do innych atrakcjach. Lena teraz będzie jeździć na mega szybkim rollercoasterze sama. Z tyłu jest napisane S. Rejestrację masz taką? O, ruszyła! Kurde, co za ekstremalny pojazd. O, i teraz będzie z górki! Jak wrażenia? Idziemy na kokardy! Ja się boję, bo ja nie chcę, żeby nikt mnie uderzał tym autem. Ja lubię sobie jeździć spokojnie. Jak ludzie w nas jadą, to na pewno się przestraszy. Lena, boisz się tego? Jak pójdziemy do rogu i będziemy tam stać. Nie, no trzeba jeździć. No, jak ja bym nie dosięgnął do gazu. Dobra, oszczędzę was tym razem, mami. Wyścigi, no. Czekaj, bo mi siedzą na ogonie. Lena na dmuchańcu. Lena! Siema! No, my w sumie po tych dmuchańcach idziemy już na plażę poleżeć troszkę i podpoczywać sobie po takim dniu, no fajnym, fajnym. Dużo dzisiaj się działo i jeszcze będzie się dziać. Lena, czekamy dziś na zachód słońca na plaży? Tak, bo akurat jest słońce aż tutaj do połowy. No, za niedługo będzie, czy za parę godzin. Mamy kolacyjkę i tu mamy dla Leny z Nutellą pizzę. I kupiliśmy bluzę, bo wieje na plaży. Pokaż bluzę. No, już widziałam, jak ten palec tam ląduje. Hagiłagi. Podoba się? Tu powinna być kisik, kisik, różowa. A jest hagiłagiego. No, idziemy jeść smacznego. No, takim akcentem chciałabym zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Słońce już zaszło. I mamy godzinę 21:13 swoją drogą. I za niedługo po prostu będziemy uciekać z plaży. Ja oczywiście chciałabym pozdrowić jeszcze 5 osób, bo w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób. Więc jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film, a być może wybiorę właśnie ciebie. W tym odcinku chciałabym pozdrowić Dominikę Pachocińską, Asię Wysocką, Gabrysię Matysiak,
Vanessę oraz Niki. Bardzo Was pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów, a jeżeli takie odcinki z wakacji Wam się podobają, to koniec staw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, żeby na bieżąco wpadamy na kanał Leny i na kanał Kacpra, a ja się już w tym momencie z Wami żegnam i widzimy się jutro, pa!